To widać, jak mówicie. Tym razem mamy na tapecie DLC do Sleeping Dogs. Sleeping Dogs, czyli jednej z najfajniejszych gier w ogóle. W tym roku, tak. W tym roku, Koszmar, tak, zdecydowanie. To jest takie DLC, które daje właśnie nam jakieś azjatyckie zombie. Dlaczego wyrzuciłeś taki fajny miecz? No, przypadkiem. On przypadkiem nie zniknął gdzieś? Zniknął, no nieważne. W każdym razie... Jak widzicie, tutaj jest tak, to są portal. Nowy typ przeciwników. Tego demona, takiego powiedzmy szefa, którego widzicie, mogę pokonać tylko jeśli nabiję ten wskaźnik face meter, tak? Czyli muszę pokładać tych innych przeciwników. Aha. Czyli ten... Tak, to co widzisz, to dawny... i tak dalej, to jest tam efekt jakiejś specjalnej herbatki. Właśnie nadaje Wayowi tam super moce i pozwala na walkę z tymi demonami. A to była taka w sumie poważna gra. No? Tak, no nie, oni tutaj się wiesz. No ja wiem. Każdy lubi mieć zombie, kurczę, w swojej grze i w zasadzie nie ma w tej chwili gier bez zombie. A w tym momencie dostaliśmy coś w klimacie. Znaczy nie wiem, bardzo podoba mi się to, że w tym momencie oni tutaj, wiesz, cały czas trzymają się klimatu i właśnie nie dostaliśmy po prostu zwykłych zombiaków, które chodzą w Hongkongu i są dokładnie takie same jak te amerykańskie czy australijskie, no nie? Nie, w Australii mają mordercze owce jeszcze oprócz tego. Tylko to wszystko jest właśnie w takim właśnie wschodnim klimacie utrzymane i wiesz, jeszcze jeżeli do tego oparte, bo oczywiście trzeba już tam wniknąć, jakieś tam pewnie briefingi, inne rzeczy na lokalnej jakiejś demonologii, no to tym bardziej smaczne. O, właśnie gdy zamknę taki portal, to pojawia się broń. Ta broń już jest jakby naładowana tą jakąś tam mocą, więc nie muszę nabijać tego wskaźnika. No właśnie, siecze się tym aż gwizdzi. Strasznie fajnie się poruszają, ci powiem, wiesz? Takie... Dobra. Fajnie. No kurde, no. To słodkie po prostu. No i za każdą taką grupę pokonaną dostaję. No niestety nie możemy misji powtórzyć, bo gra na to nie pozwala. To jest dokładnie to samo, co w przypadku na przykład Far Cry'a trzeciego, tak, i ogólnie większości sandboxów. Podstawowa wersja pozwalała na powtórzenie misji. Podstawowa wersja gry pozwalała na powtórzenie misji, bo tak przecież nagrywaliśmy. No tak, no, ale tak. W każdym razie... To jest mieczyk. To jest chyba ten, który wrzuciłem. Podejdziemy do jeszcze jednego. Mieczyć u nas dostatek, ale i ten weźmiemy, bla bla bla. Tak, podejdziemy do jeszcze jednego. Do zwycięstwa. A to co to tam spada, upada i tak dalej, to oczywiście... Nie, to po prostu wybucha co jakiś czas. Też tak, wynik działania. To jest oddzielny całkiem jakby świat gry, tak? W głównym menu po prostu nie daje się tam kontynuować rozgrywkę czy tak dalej, tylko od razu się wybiera, czy chodzi o podstawową wersję gry, czy o tą DLC. I to jest totalnie oddzielne od podstawowej wersji. No rozumiem. Taką drugą grupę z takim portalem, ten portal musimy zamknąć. I są też poboczne misje związane tylko z tym, jak gdyby? Tak. Znaczy ogólnie... Przysługi na przykład, tak dalej. Ogólnie to DLC rozgrywa się w jednej dzielnicy, właśnie w tym North Point. To ci zresztą pokażę. No właśnie. Jakby, to jest to taka pierwsza... No tak. Misja tam, zaczęto, tam gdzie zaczynamy. Jakby, Nie widzę innych ikonek, ale ogólnie no wszystko jest w tej dzielnicy. Więc żeby zamknąć portal, muszę wsadzać do niego te demony. Muszę wrzucić kilka. Oczywiście one się tam nie dają, muszę jeszcze się na portal słabić. No tak. Gryzą i w ogóle bardzo cię lubią, przytulają się. Miłe są. Może one też potrzebują odrobiny, wiesz, nie wiem, uczuć czegoś. No, zaczyna się ciepło robić. No to cóż, no, mnie akurat Sleeping Dogs nauczyło w zasadzie jednej rzeczy. Najlepszym atakiem jest obrona. Tak naprawdę. I większość gry przeszedłem, no na dobrą sprawę, stosując niemalże tylko i wyłącznie kontry. No, a ja tutaj właśnie zamknąłem portal. I może właśnie tym optymistycznym akcentem? Tak, możemy zakończyć. No ogólnie wrogów, tak jakby to są ci nowi przeciwnicy. No, misje polegają na tym, że się biega po mieście i z nimi walczy. Tam jest trochę też pościgów, bo pojawia się taki jakby ich przywódca, boss, taki uśmiechnięty kot.
Dlatego, że to jest ten gangster, którego zabili tak, że po prostu, że nie wiadomo czego zabili, czy po prostu po śmierci wrzucili jego ciało w fabryce zarciad dla kotów i on potem został zmielony i koty z całego miasta go tam żarły. I to jak widzisz, wszyscy świecą. Przechodnie tak, są opętani i atakują jakby głównego bohatera. Wow. To w sumie fajne. Jeszcze tą mapę ci mogę pokazać, ale widzisz tutaj. No jest kilka tych. Są, widzę. No to się to chyba właśnie przysługa nazywało tak, taka. Możemy zobaczyć przysługę jedną z. Ze świata panowie. Kurczę, brakuje mi tego wsiadania z Saints Row przez okno. Powinno być w każdej grze. Tak. Jest dokładnie. Tak. Ale to wiesz co, wiesz jak się zawraca tutaj samochodem? Trzymasz gaz i ręczny. I on się kręci wokół własnej osi. Nieważne, czy ma tylny napęd, czy przedni, jakikolwiek samochód to potrafi. No dobra, no już trochę zapomniałem. No właśnie, najlepsza sztuczka, że tak powiem. Dobiegnę, bo jest tutaj dosłownie za rogiem. Nie wiem, oczywiście w tym to są jakieś nowe stroje, są tam jakby też te nowe animacje, ale w podstawowej wersji gry to chyba nie zmienia nic. Mhm. A, jest co jest. To wszystko. No a tu mamy cywila odmierzonego. Cywilkę, dokładnie mówiąc. No tak, czyli po prostu. Ale nie ma tutaj czegoś takiego, jak nie wiem, jakaś taka rozbudowana warstwa fabularna czysto, że mamy misję. Nie, no jest tam. Są tam te historie, to wracają postacie, które zabiłeś w podstawowej wersji, gdy tam wracają się mścić, więc tak jakby. Aha. Są też postacie, które jakby giną przyjaciele, a ja bym z nimi można porozmawiać. I tak dalej, jak im jest po drugiej stronie. Chwilę, no. Nie jest jakoś tam super interesujące, okay. Ale na pewno jest... No i co, uciekła? Żadnej nagrody? Nie, psi? Ja miałem focha strzelił. No niestety, nie wiem, dostałem coś. Dostałem koszulkę. Aha, okej, okay, no dobra. No ale oczywiście, a te stroje są do wykorzystania też w pełnej wersji, czy...? Właśnie nie wiem, bo nie sprawdzałem, ale... No w sumie dlaczego nie, no. Akurat zombie zębiekami, tak, ale stroje strojami. Więc. Dlaczego mi na to nie pozwolić? No w każdym razie, jeśli chodzi o ten dodatek, no to tak wygląda, o to chodzi. Gdyby ktoś oczywiście był zainteresowany, to już teraz wiecie, na czym to polega. Także jeżeli lubicie klimaty zombie apokalipsy, a macie ochotę na coś nieco innego niż zwykłe po prostu normalne... Proszę bardzo. To mamy coś takiego, do Sleeping Dogs. No, dobra. To dzięki. Trzymcie się, na razie. Dzięki.